Matura 2020 w tym roku odbyła się ze znacznym opóźnieniem ze względu na epidemię koronawirusa. Okazało się, że według użytkowników Twittera niedługo przed rozpoczęciem matury z matematyki były wycieki i część absolwentów miała już zadania. Wielu maturzystów oburzyło się sprawą i prosiło KE o interwencję. Wydano już oficjalny komunikat w tej sprawie. Matura 2020 w oparach kontrowersji. Drugi dzień egzaminów i doszło już do drugiego skandalu. Wczoraj, dwie godziny przed rozpoczęciem matury z języka polskiego, z tematem wypracowania, który jest jednym z ważniejszych elementów egzaminu z polskiego. Dzisiaj doszło do prawdopodobnego wycieku z matematyki. Matura 2020, wyciek z matematyki? We wtorkowy poranek w mediach społecznościowych udostępniane były screeny rozmów między maturzystami, którzy dzielili się odpowiedziami z matury z matematyki i fragmentami arkusza. Ponadto pokazana była godzina 8:42, a egzaminy ruszają o 9. Wszystko wskazywało na to, że przed egzaminem były już wycieki. Do wycieków miało dojść wśród uczniów na Podlasiu. W końcu jedna internautka umieściła w mediach społecznościowych post, w którym pokazała na grupie facebookowej, jak maturzyści dyskutowali o wcześniej ujawnionych zadaniach. Poprosiła Centralną Komisję Egzaminacyjną, KE, o interwencję, ze względu na to, że taka sytuacja byłaby niesprawiedliwa wobec innych uczniów. KE zgłosiło wycieki maturalne na policję. KE niedługo po tym wpisie odpowiedziało, zaznaczając, że sprawa została zgłoszona na policję. Dziennikarze Wirtualnej Polski dowiedzieli się, że trwa weryfikacja zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie o wyciekach zostało złożone w poniedziałek. Zgłoszenie otrzymała Komenda Rejonowa Policji w Warszawie, dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa. Łukasz Szumowski w mocnych słowach o obecnej sytuacji. Ja się boję możliwe, że za wycieki z języka polskiego i matematyki odpowiadają te same osoby, ze względu na to, że wyciek z polskiego również miał miejsce na Podlasiu. O tym, że mogło dojść do wycieku, dowiedziano się o tym, że w godzinach 7:00 do 9:00. W sieci pojawiło się mnóstwo wyszukań frazy wesele elementy fantastyczne, co było związane z tematem rozprawki. Źródło: Wirtualna Polska.